O tym, jak dziecko wyobraża sobie dorosłość, chyba najlepiej mówi ten mem, dla tych, którzy nie widzą. Kiedy byłem mały, myślałem, że jak ktoś zarabia 2000 zł miesięcznie, to po roku ma 24 tysiące. Jakim zaskoczeniem jest dla nas, kiedy dowiadujemy się, że na papier toaletowy czy płyn do mycia naczyń trzeba wydać pieniądze i z tych 24 tysięcy po roku tak naprawdę niewiele nam zostaje. Więcej, jakim zaskoczeniem jest to, że zmywanie, pranie czy sprzątanie zjada nasz cenny czas. Właśnie w ten sposób z dziecięcego marzyciela bardzo szybko zmieniamy się w osobę, która mega zmęczona po pracy i pracy w domu, opada na kanapę, włącza tylko telefon i scrolluje Instagrama, aby dowiedzieć się, że koleżanka z podstawówki znowu wyjechała na jakąś ekscytującą wycieczkę. I patrząc na tego Instagrama, zastanawiamy się, Boże, jaka straszna tutaj jest nuda. Kiedy ja się stałam takim zgredem? Wideo powstało dzięki wsparciu członków na kanale. Jeśli chcecie pomóc mi w tworzeniu tego typu treści, to zapraszam do dołączenia. Zastanawiając się nad tym, dlaczego tak mało czasu poświęcamy na ekscytujące zajęcia, wydaje mi się, że musimy zacząć od matematyki. Doba ma 24 godziny. W ciągu tych 24 godzin musimy się przespać, co na ogół zajmuje około 8 godzin, musimy coś zjeść, musimy iść do toalety, musimy iść do łazienki, musimy oporządzić nasz dom i musimy pracować. I wiem, bardzo często wydaje nam się, że praca kogoś innego jest bardziej ekscytująca od naszej, ale rzeczywistość nie do końca tak wygląda. No bo Julia Wieniawa jest na przykład influencerką i jej pracą jest pokazywać ekscytujące momenty ze swojego życia. Patrząc na jej feed na Instagramie, możemy sobie myśleć, wow, ale w ogóle u niej dużo się dzieje, ale w ogóle jej życie jest mega super. Ale tak naprawdę możliwe, iż jakiś tam pierwszy lepszy hydraulik, którego teoretycznie posądzilibyśmy o całkiem nudne życie, ma dużo bardziej ciekawą rzeczywistość, ponieważ każdego dnia wchodzi do naszych domów, obserwuje, co my robimy i jestem przekonana, że ma z tego niezły ubaw. Do tego dochodzi faktor tego, iż swoją pracę możemy lubić bądź nie i niezależnie od tego, jaka ta praca jest, jak nudną ta praca może wydawać się dla kogoś z zewnątrz, to fakt, iż naszą pracę lubimy, zmieni zupełnie wszystko na temat tego, jak my sami ją odbieramy. Ale, niezależnie od tego, co się robi i czy swoją pracę się lubi, zawsze w życiu każdego człowieka przychodzi ten moment, kiedy siadamy na kanapie albo w sumie możemy też stać, gdzieś nie ma wymagań co do tego, w jakiej pozycji mamy być, i zadajemy sobie pytanie, kiedy moje życie stało się takie nudne? Cześć, mam na imię Ania i dzisiaj będzie o nudzie. A czym w ogóle jest nuda? Zapytajmy słownik PWN. Nuda to uczucie przygnębienia, zniechęcenia spowodowane bezczynnością, monotonią życia. Nie wydaje mi się, żeby ta definicja w pełni opisywała, czym jest nuda. Dlatego poszukałam dalszej definicji i dowiedziałam się, że nuda jest to kombinacja obiektywnego braku ekscytacji i subiektywnego stanu niezadowolenia, frustracji lub braku zainteresowania. Więcej, znalazłam nawet książkę takich dwóch panów, Jamesa Dunkerta i Jamesa D. Eastwooda, i ci panowie definiują nudę jeszcze dokładniej według mnie, ponieważ oni definiują nudę dokładnie tak, jak ja bym ją zdefiniowała, i mówią oni, że nuda to takie uczucie, kiedy bardzo coś chcemy zrobić, ale zupełnie nam się tego nie chce robić. Bo nuda to jest właśnie według mnie taki stan chęci i niechęci naraz. Jest to stan, w którym bardzo chcemy zrobić coś ekscytującego, ale jest to również stan, który niejako podpowiada nam, że nic w naszym otoczeniu ekscytujące nie jest. Jeśli szukać powodów, dla których nudę w ogóle odczuwamy, to oczywiście będziemy się tutaj odwoływać do ewolucji i ewolucja pchała nas do tego, abyśmy coś robili, abyśmy nie osiadali na laurach, abyśmy nie spoczywali po prostu i rozkoszowali się życiem takim, jakie mamy. Ewolucja miała pchać nas do tego, abyśmy ciągle nasze życie ulepszali, w związku też właśnie z tym nuda pojawiała się za każdym razem wtedy, kiedy odczuwaliśmy monotonię życia, za każdym razem wtedy, kiedy mieliśmy wrażenie, że już nic ekscytującego, nic nowego w naszym życiu się nie pojawi, kiedy mieliśmy wrażenie, że nasz umysł, nasz mózg nie jest wystarczająco mocno stymulowany. Bo nuda, słuchajcie, ma być właśnie takim momentem w naszym życiu, który paradoksalnie w całej swojej nieproduktywności produktywna będzie. Będzie ona nas pchała do tego, aby szukać nowych celów w życiu, aby szukać nowych sposobów na rozerwanie się i znalezienie sobie czegokolwiek do robienia. Nuda ma pomóc nam odnaleźć sens w naszym życiu i nuda ma pomóc nam sprawić, że będziemy szczęśliwsi.
Jest taki jeden odcinek Black Mirror, który według mnie bardzo dobrze pokazuje, jak nuda ma działać i do czego ma nas pchać, chociaż ten odcinek sam w sobie jest mega przerażający. Ale pokazuje on historię dziewczyny, która jest zamknięta w pokoju, w którym nie ma zupełnie nic, przez setki godzin, może nawet lat, i która po tym bardzo długim czasie spędzonym w samotności jest skłonna zrobić cokolwiek, aby się rozerwać i jest w stanie obrać jakikolwiek cel swojemu życiu, tylko i wyłącznie po to, aby tej pustki nic nie robienia, tej pustki braku progresu, tej pustki braku rozwoju już po prostu dłużej nie czuć. Uczucie nudy może pojawić się w naszym życiu w każdym momencie, kiedy nasz mózg czuje się niewystarczająco mocno stymulowany. I w związku z tym znudzonym można być tak naprawdę w każdej sytuacji. Podczas pracy, podczas rozmowy z przyjaciółmi, podczas oglądania filmu, podczas robienia tak naprawdę czegokolwiek, co stymulacji nam nie zapewnia. I słuchajcie, niestety nie znalazłam danych na temat tego, jak wielu Polaków czuje się znudzonych na porządku dziennym, ale znalazłam informacje na temat Amerykanów i okazuje się, że 10% Amerykanów czuje się znudzonych co najmniej raz w tygodniu. I czy jest to bardzo dużo, a może bardzo mało? Dajcie znać, odpowiedzcie w komentarzach. Okej, teraz wiedząc to wszystko, wiedząc, że nuda tak naprawdę ma być stanem produktywnym, że ma nas pchać do czegoś pozytywnego, ale wiedząc też, że tą nudę odczuwamy i że nie jesteśmy w stanie za bardzo sobie z nią poradzić, warto zadać pytanie, jak nasze życie zmienić? Słuchajcie, jest jedna rzecz, na którą zawsze reaguję mentalnym żygiem i to jest osoba w internecie, która mówi mi, że aby zmienić moje życie, muszę po prostu chcieć. Tak więc nie będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, że aby przełamać nudę w naszym życiu, musimy skakać ze spadochronem, jeździć na rowerze i pojechać do domku gdzieś w górach, zrezygnować z pracy, zaszyć się na miesiąc w samotności gdzieś w lesie i patrzeć, jak ćwierkają ptaki, aby odkryć sens naszego życia. Nie. Ja wiem, że tego typu rozwiązania są totalnie nierealne dla większości z nas, bo większość rad na temat nudy zakłada, że ludzie, którzy czują się wypaleni, którzy czują się sfrustrowani tym, jak wygląda ich życie, pomimo tego, iż są tak strasznie sfrustrowani, w 2 sekundy będą w stanie znaleźć w sobie olbrzymie pokłady ekscytacji i nagle obrócić swoje życie o 180 stopni. Jeśli, tak jak ja, jesteście dorosłymi, logicznie myślącymi ludźmi, to wiecie, nic w życiu tak nie działa. I według mnie tego typu podejście do nudnego życia jest problematyczne, ponieważ nie rozwiązuje problemu, a rzuca w nas tylko jakimiś niby ekscytującymi zadaniami, działaniami, które tak naprawdę dla nas mogą być zupełnie niczym. Według mnie problem z poradzeniem sobie nudą w życiu nie powinien polegać na, no nie wiem, szukaniu plastra, ale na próbie wyleczenia rany, czyli zrozumieniu, dlaczego tej ekscytacji już nie czujemy i próbie odszukania ekscytacji w rzeczach, które dzieją się w naszym życiu codziennym. Wiem, że to jest straszny frazes, słuchajcie, wiem, ale słuchajcie mnie dalej, to wszystko ma sens. Okej, no to zastanówmy się teraz, czym jest ekscytacja i co możemy zrobić, aby tę ekscytację poczuć. Oczywiście, że będziemy odwoływać się do definicji i będę teraz przez chwilę czytać, ale słuchajcie, ekscytacja czy podniecenie to uczucie pozytywne, które motywuje nas do działania, pomaga nam się skupić i przyciąga naszą uwagę. Ekscytacja jest odpowiedzialna za naszą produktywność, sukcesy, poczucie szczęścia, a za to, abyśmy tę ekscytację odczuwali, odpowiedzialna jest dopamina. Na tym kanale wiele razy rozmawialiśmy o dopaminie z perspektywy kapitalizmu, o tym, jak to jest złym, że kapitalizm wykorzystuje spajki dopaminy, że uzależnia nas od zakupów, że sprawia, że nasze życie jest bardziej nieszczęśliwe. Ale dzisiaj nie będzie o tym. Czym w ogóle jest dopamina? Dopamina to neuromodulator, który cały czas i w kółko krąży po naszym ciele, a w literaturze popularno-naukowej nazywana jest hormonem przyjemności. Jest ona uwalniana do naszego ciała w momencie, kiedy robimy coś, co naszemu ciału się podoba. Dopamina bezpośrednio połączona jest także z tak zwanym ośrodkiem nagrody w naszym mózgu, który właśnie za wydzielanie tego typu hormonów przyjemności odpowiada i który daje nam nagrody za każdym razem, kiedy uważa, że zrobiliśmy coś, co jest dla nas dobre. Teraz, wiedząc o tym, że tak naprawdę to, jak się czujemy, jest zależne od tego, jak funkcjonuje nasze ciało, zastanówmy się nad tym, co możemy z tym problemem zrobić. Jest kilka odpowiedzi na to pytanie i pierwszą będzie coś, co według mnie nie jest w żaden sposób przełomowe, ale muszę o tym powiedzieć. I słuchajcie, pierwszym sposobem na to, aby regulować poziom dopaminy w naszym ciele i aby generalnie czuć się lepiej, jest
jedzenie. Jedzenie tego, co pomaga nam, wzmaga produkcję dopaminy. Jedzenie. Ta informacja w ogóle trochę mnie zszokowała, kiedy robiłam research do tego wideo, ale wyobraźcie sobie, że naprawdę to, co jemy, ma wpływ na to, jak się czujemy i naprawdę to, co jemy, może mieć wpływ na to, czy czujemy się szczęśliwi, czy nie. I są badania, które potwierdzają, że odpowiednio skonstruowana dieta, która zawiera pokarmy, w których zawiera się tyrozyna, czyli taka substancja, która właśnie składa się na dopaminę, że jedzenie tych pokarmów po prostu sprawia, iż czujemy się lepiej, iż wydaje nam się, że nasze życie jest lepsze. I teraz oczywiście dam Wam listę tych pokarmów, bo czemu nie, czemu miałabym przed Wami tą listę chować. I to oczywiście jest tylko lista przykładowa, możecie sobie zrobić trochę większy research. I ja dowiedziałam się, że kurczak i inne rodzaje drobu, produkty mleczne, takie jak mleko, ser i jogurt, awokado, banany, pestki dyni, sezamu i soja są wśród tych produktów, które naprawdę w realny sposób mogą wpłynąć na to, jak się czujemy i czy jesteśmy szczęśliwi. Ale, moi drodzy, słuchajcie, zanim kupicie 10 kg awokado i zaczniecie śledzić wszystkie przepisy Ani Lewandowskiej, aby poczuć się lepiej, poczekajcie, obejrzyjcie do końca to wideo, ponieważ nie samym jedzeniem człowiek żyje. Ważne jest także to, co w swoim życiu robimy i nie, nadal nie będę próbowała Wam powiedzieć, że aby poczuć się lepiej, aby zrezygnować z nudy, aby odrzucić nudę w swoim życiu, trzeba wyjechać gdzieś do domku w lesie, patrzeć się, jak rosną drzewa. Bo słuchajcie, może już to wybrzmiało z tego wideo, ale prawda jest taka, że nudę odczuwamy wszyscy. Wszyscy od czasu do czasu czujemy się znudzeni, wszyscy od czasu do czasu czujemy się sfrustrowani tym, że nie mamy co robić, wszyscy od czasu do czasu czujemy się niewystarczająco mocno stymulowani. Wiedząc o tym, że wszyscy tę emocję odczuwamy i że jest ona zupełnie normalna, może zamiast w kółko i wciąż przed nią uciekać, warto by było nauczyć się, jak sobie z nią radzić. Oczywiście, że teraz będę mówiła Wam, jak sobie radzić z nudą w momencie, kiedy do Was przyjdzie, jak nie panikować i oswoić po prostu tą emocję, tak aby przestała ona być naszym wrogiem. No więc rozpocznijmy od stwierdzenia tego, co oczywiste. Monotonia życia potrafi być naprawdę dobijająca. Więcej, ciągłe robienie tego, co absolutnie nie sprawia nam przyjemności, nie tylko będzie dla nas nużące, ale także stresujące, ponieważ będzie wzmagać produkcję kortyzolu w naszym ciele. Kortyzol, nazywany w literaturze popularnej hormonem stresu, jest odpowiedzialny za poczucie frustracji, zdenerwowania, depresji i jest także odpowiedzialny za choroby serca czy problemy ze snem. Duża produkcja kortyzolu w naszym ciele będzie przekładać się do małego poczucia satysfakcji, dużego poczucia rozczarowania, małego poczucia ekscytacji tym, co w naszym życiu się dzieje? Reasumując, nudna praca, której nie lubimy, może prowokować dużą produkcję kortyzolu, a duża produkcja kortyzolu może dawać nam poczucie, jakoby nasze życie było zupełnie beznadziejne. Aby radzić sobie z tym uczuciem, bardzo często sięgamy po to, co mamy w swoim otoczeniu, ale słuchajcie, ostatnimi czasy świat nie do końca pomaga nam z tą produkcją kortyzolu sobie radzić. Pozwólcie, że wytłumaczę. Otaczająca nas ze wszystkich stron elektronika z jednej strony wydaje się być wybawieniem w świecie, w którym czujemy się mega znudzeni, ponieważ zapewnia nam olbrzymią ilość rozrywki, ale z drugiej strony jest trochę przekleństwa. Z jednej strony można mieć wrażenie, iż jakby w każdej chwili możemy sobie zapewnić jakiegoś rodzaju stymulację i też właśnie w związku z tym poczuć się lepiej. Jednak z drugiej strony radzenie sobie z nudą za pomocą na przykład różnego rodzaju platform streamingowych, albo różnego rodzaju mediów społecznościowych, jest trochę niczym próba ugaszenia pragnienia przy pomocy węża strażackiego. Internet wypełniony jest treściami, które konsumujemy, ale które bardzo często w żaden sposób nas nie pobudzają. Internetowa rozrywka bardzo często jest bezcelowa, niestymulująca, stresująca, jako że pokazująca, ekscytująca życia innych ludzi, a tak jak mówiłam wcześniej, nuda ma być uczuciem, które będzie prowokować nas do odnalezienia nowego celu w naszym życiu, a nie do tylko konsumowania kontentu, który w żaden sposób niczego nie zmieni w tym, jak się czujemy. Nie wiem, czy to ma sens. Chyba to ma sens, prawda? I słuchajcie, żeby było jasne, bardzo wiele osób, w tym ja często, w miarę często, też jestem jedną z tych osób,
jest w stanie korzystać z elektroniki i z różnego rodzaju platform społecznościowych czy innej rozrywki w internecie w sposób, który nie wywołuje w nas poczucia winy, który sprawia, że rzeczywiście czujemy się rozerwani, zajęci i rzeczywiście czujemy, że nasze życie, no nie wiem, zostało wykorzystane w jakiś tam pozytywny sposób. Jednak bardzo często korzystaniu z różnego rodzaju platform społecznościowych czy innych źródeł rozrywki w internecie nie dochodzimy do takich pozytywnych wniosków. Bardzo często, ja również bardzo często, dochodzę do wniosku, że scrollowanie przez 15-20 minut czy pół godziny Instagrama było totalnym marnowaniem czasu. Bardzo często korzystanie z tych przybytków rozrywki sprawia, że nie czuję się wcale lepiej, że nie odnalazłam sensu w swoim życiu, a wręcz, że czuję się ze sobą gorzej, że czuję się winna w związku z tym, jak się zachowałam, że mam poczucie, iż powinnam była zrobić coś lepszego, że powinnam była być kimś lepszym, a nie tylko takim po prostu słabeuszem, który sięga po Instagrama za każdym razem, kiedy czuję się źle. Tak więc to o takim użyciu elektroniki mówię, jako tym, które jest dla nas naprawdę szkodliwe i w żaden sposób nie zapewnia nam tego, czego po rozrywce byśmy się spodziewali, a nie po prostu o jakiejś tam sytuacji, w której ktoś ogląda sobie film, który zaplanował, że będzie oglądał od miesięcy, bo bardzo na niego czekał, tak jak ja ostatnio oglądałam Awatara. Wspomniany wcześniej Eastwood tłumaczy problem z szukaniem rozrywki w internecie, z próbą zabicia nudy poprzez rozrywkę w internecie w ten sposób. Przewijanie Instagrama lub granie w Candy Crush wymaga czasu i uwagi, ale na koniec nie daje nam zbyt wiele satysfakcji, ponieważ nie zapewnia stymulacji, której do jakiejkolwiek aktywności wymaga nasz mózg. Ewolucyjnym sensem i powodem, dla którego odczuwamy nudę, jest chęć zrozumienia, co będzie dla mnie znaczące i przydatne w moim życiu. Tak więc jeśli zabijamy nudę, nie próbując odpowiedzieć na to pytanie, to możemy napotkać później na poczucie winy czy niezadowolenie z nas samych. To niezadowolenie będzie tylko jeszcze bardziej i bardziej potęgowane w związku z tym, jak społeczeństwo odbiera nudę i jak patrzy na nas, kiedy my nudzimy się, kiedy przyznajemy się do tego, że się nudziliśmy, kiedy próbujemy oswoić nudę. Bycie znudzonym, przyznawanie się do tego, iż nudę się odczuwa, jest uważane za wadę. Jest nawet takie przysłowie, które mówi, że tylko nudni ludzie się nudzą, albo inne, które mówi, że tylko głupi ludzie będą nudzić się w swoim własnym towarzystwie. Jednak tego typu spojrzenie na nudę jest totalnie błędne. Nuda dopada wszystkich i nie jest świadectwem naszego złego charakteru, naszej słabości czy czegoś, co jest z nami nie tak. Nie. Nuda jest świadectwem tego, iż nasze ciało, nasz mózg mówi nam: daj mi coś więcej niż to, co do tej pory mi dostarczyłeś. Bo jak powiedziałam na początku, nuda, wbrew temu, co nam jest wmawiane przez całe nasze życie, jest stanem produktywnym. I tylko i wyłącznie od nas zależy, jak do tej nudy podejdziemy i czy podejdziemy do niej w produktywny sposób, czy staniemy się w związku z nią zgorzkniali. Mam nadzieję, że to, co teraz powiedziałam, zainspirowało Was do tego, aby oswoić swoją nudę i teraz właśnie tym będziemy się zajmować, bo co można zrobić, aby nudę oswoić? Słuchajcie, można zrobić właśnie to, o czym najprawdopodobniej teraz myślicie. Można sobie znaleźć hobby. Znalezienie hobby w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że jest całkiem trudnym zadaniem, ponieważ świat, w którym żyjemy, wmawia nam, że nasze hobby powinno być nie tylko czymś, co będzie dawać nam satysfakcję wewnętrzną, ale przede wszystkim powinno być czymś, co będzie można zmonetyzować, co będzie sprawiać, że będziemy lepiej wyglądać, lepiej prezentować się w grupie rówieśników, co będzie generalnie zwiększać w jakiś tam ten czy inny sposób naszą wartość dla reszty społeczeństwa. Jednak celem w hobby nie jest to, aby pomóc nam zyskać pasywny przychód. Nie. Hobby, które pomoże nam poczuć się lepiej ze sobą, które pomoże nam sprawić, aby nasze życie miało sens,
niekoniecznie będzie miało cokolwiek wspólnego z zarabianiem pieniędzy. Więcej, niekoniecznie będzie miało coś wspólnego z jakąś wartością, którą będziemy dawać dla całej grupy społecznej, w której jesteśmy. Hobby powinno być czymś, co daje nam radość życia. Powinno być właśnie tym, co w jakiś taki trochę egoistyczny sposób sprawia, iż przez te 8 godzin strasznej pracy, której nienawidzimy, jesteśmy w stanie utrzymać pozytywne nastawienie do życia, ponieważ wiemy, że gdy ten straszny czas się zakończy, my oddamy się przyjemności, która jest tylko nasza i której nikt nam nigdy nie zabierze. Według mnie jest 5 kryteriów, pod którymi powinniśmy spojrzeć na jakiekolwiek aktywności, działania, które ewentualnie ze swoje hobby chcemy uznać. Pierwszym kryterium jest ilość czasu, którą na tą hobby chcemy poświęcić. Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, iż jakieś hobby może wymagać od nas dużo więcej czasu i wysiłku niż pierwotnie nam się wydawało i też właśnie w związku z tym będziemy z niego rezygnować, ponieważ nie będziemy w stanie tyle czasu na tą konkretną czynność dedykować. W związku z tym, wybierając hobby, warto zwrócić uwagę na to, co możemy wcisnąć w nasz bardzo zajęty kalendarz i na co rzeczywiście będziemy mogli poświęcić tyle czasu, ile tego czasu poświęcić trzeba. Drugim elementem hobby, na który warto zwrócić uwagę, to fakt, czy jest to hobby pojedyncze, takie, które robi się samotnie, czy hobby, które wykonuje się razem z innymi ludźmi. Słuchajcie, łączenie się z innymi ludźmi jest mega ważne dla naszego dobrego samopoczucia, tak więc polecam różnego rodzaju hobby, które można wykonywać z innymi. Kiedy spotykamy się z innymi ludźmi w naszym ciele, produkuje się hormon, który nazywa się oksytocyna i ta oksytocyna również jest odpowiedzialna za bardziej pozytywne i bardziej szczęśliwe jakby odczucia w naszym życiu. Jednak jeśli mam być z Wami taka zupełnie szczera, wszystkie hobby, które ja robię, robię w samotności i też są one w stanie w pełni spełnić swoją funkcję. Trzecim elementem, na które warto zwrócić uwagę wybierając hobby, jest to, jak to hobby będzie pomagać się nam relaksować. To, aby hobby było relaksujące, jest jednym z najważniejszych kryteriów tej czynności, tego działania, które będziemy sobie wybierać, ponieważ słuchajcie, relaksacja i relaks jest mega ważny, aby wzmożyć w sobie pozytywne myślenie, wzmożyć koncentrację, polepszyć swoją pamięć, ułatwić podejmowanie decyzji oraz także uzyskać różnego rodzaju fizyczne korzyści, takie jak obniżyć sobie tętno, obniżyć ciśnienie i złagodzić generalne wewnętrzne napięcie w naszym ciele, tak aby nie czuć się aż tak bardzo zestresowanym, czyli generalnie po prostu również, aby obniżyć ten poziom kortyzolu. Czwarte kryterium wyboru hobby to rodzaj stymulacji, jakie to hobby będzie nam zapewniać. Jak mówiliśmy już wcześniej, ta stymulacja jest niesłychanie ważna, aby rozrywka, której się oddajemy, rzeczywiście przyniosła ten skutek, którego oczekujemy. Bezsensowne scrollowanie nie zapewni nam radości życia, ponieważ nie zapewnia nam takiej stymulacji, której nasz mózg oczekuje. Nie pomaga nam się rozwijać, nie sprawia, że czujemy się ze sobą lepsi, nie sprawia, że nasze życie staje się lepsze itd., itd. W związku z tym, szukając hobby, ja osobiście szukałabym czegoś, co pomoże nam próbować stać się w jakikolwiek sposób lepszym, w jakiejkolwiek dziedzinie. Właśnie dlatego ja wybrałam sport i szycie, bo w obu tych dziedzinach muszę stać się lepsza. Ostatnim kryterium wyboru hobby jest coś, co według mnie bardzo często jest pomijane, ale niesłychanie istotne. Koszt, który potrzebujemy ponieść, aby temu hobby się oddać. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach bardzo łatwo jest oddać się przyjemności kupowania przyrządów, które w hobby mają nam pomóc, a potem samemu hobby się już nie oddawać. I wielokrotnie widziałam mnóstwo TikToków na ten temat, które były w ogóle podpisane, że ponoć to jest cecha łącząca wiele osób z ADHD, ale nie wiem, czy tak jest, więc nie cytujcie mnie tutaj. Jednak popularnym jest pomysł, aby zakupić mnóstwo przyrządów do na przykład robienia świec, albo do szycia, albo nawet do ćwiczeń, a potem nie ćwiczyć, nie robić świec, nie szyć, nie korzystać z tych sprzętów, na które już wydaliśmy pieniądze. Według mnie idealne hobby nie powinno od nas wymagać olbrzymich nakładów finansowych w momencie, kiedy zaczynamy do niego podchodzić. Wręcz ja polecałabym Wam wybór hobby, takiego, które na początku możecie robić sobie zupełnie za darmo, żeby w ogóle sprawdzić, czy rzeczywiście jesteście w stanie się tym zajarać, czy rzeczywiście jest to w stanie spełnić tą swoją podstawową funkcję, czyli zabić nudę w Waszym życiu. Teraz, kiedy już wiemy, jak wybrać hobby,
i czym powinno być to hobby, wydaje mi się, że musimy przejść do najbardziej frustrującej informacji, którą w tym wideo muszę Wam przekazać. A mianowicie, słuchajcie, nie możecie oczekiwać, że zmiana w Waszym samopoczuciu i w Waszym poglądzie na życie zmieni się w jeden dzień. To jest coś, o czym bardzo rzadko słyszymy w mediach społecznościowych i innych, kiedy tego typu treści się pojawiają, ale słuchajcie, prawda jest taka, że Rzym nie został zbudowany w jeden dzień. W związku z tym, jeśli czujecie się mega sfrustrowani w swoim życiu, to nie da się w ciągu 2 sekund wyrównać poziomów tych hormonów, o których wcześniej mówiłam, a także zmienić waszego nastawienia i sposobu patrzenia na wasze życie. Tak więc nawet jeśli wprowadzicie wszystkie te rady, o których teraz mówiłam i będziecie jeść 10 kg awokado każdego dnia, nie spodziewajcie się, że zmiany w waszym samopoczuciu nastąpią natychmiastowo. To, aby być wytrwałym w kontynuowaniu swoich rozrywek, które sprawiają nam przyjemność, i w próbie przełamania tego stereotypu nudy, tego negatywnego stereotypu nudy, zamienienia nudy, przekucia nudy na coś produktywnego, zajmuje czas. W zależności od różnych źródeł możemy przeczytać, że albo potrzebujemy 30 dni, aby zmienić nasze nawyki, albo potrzebujemy 90 dni, żeby zmienić nasze nawyki. Niektórzy mówią nawet o 180 dniach, które są potrzebne ku temu, aby w naszym życiu nastąpiła jakakolwiek przemiana. W związku z tym wytrwałość. Wytrwałość i czas jest właśnie tym, czego najbardziej potrzebujecie, aby móc przełamać nudę w swoim życiu, a nie wyjazd gdzieś na Hawaje i uciekanie w kółko, uciekanie przed czymś, co tak czy siak was dopadnie, niezależnie od tego, jak daleko polecicie. No więc tak, wydaje mi się, że dałam wam już pełen przepis na to, co można zrobić, aby wasze życie przestało być nudnym i abyście poczuli się lepiej sami ze sobą. I takie to było właśnie dzisiejsze wideo. Dzięki, że wytrwaliście do końca. Do zobaczenia w następnym odcinku i mam nadzieję, że wasze życie stanie się fajniejsze. Buziaki. Pa, pa!